Witajcie kochani na Tarot Esme. Przed nami ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych strzelców na marzec 2022 roku. Przygotowałam dla Was, drogie strzelce, talię Życie z aniołami. Będziemy patrzeć z niej przesłanie anielskie na ten miesiąc i czytanie tarota będę robiła z The Light Seals Tarot. Okej. Okay. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie zgodnie z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania i dla wszystkich osób oglądających to czytanie w swoim czasie. Kochani, pod filmem w opisie jest link do mojej strony internetowej. Jeśli ktoś potrzebuje czytania indywidualnego, zapraszam, zajrzyjcie tam. Ok. No i zobaczmy, co dla naszych kochanych strzelców mają aniołowie. Jakie przesłanie, jakie energie, jakie informacje, jakie inspiracje? Zobaczmy. Strzelce, marzec 2022 roku. Opieka. Kochani, jesteśmy bezpieczni. Jesteście bezpieczni, drogie strzelce. Piękna energia. Piękna energia, już czytamy znaczenie tej karty. Wyciągnęliśmy tę kartę, aby doświadczyć opieki i pozwolić doświadczać jej innym. Zatroszczmy się najpierw o siebie, spełnijmy swoje potrzeby, pielęgnujmy je i opiekujmy się nimi. Kiedy to zrobimy, będziemy mogli z łatwością zatroszczyć się o innych. Bóg i anioły kochają nas bezwarunkowo, akceptują nas takimi, jakimi jesteśmy. Czasem wydaje się nam, że jesteśmy pozostawieni sami sobie, a wiedzmy, że nie jesteśmy sami. Nasze anioły stróże czuwają przy nas. Boska miłość powierzyła im misję opieki nad nami. Nie martwmy się o swoją przyszłość, to strata energii. Żyjmy w tu i teraz, bowiem tylko wtedy przez działanie zmieniamy swoją przyszłość. Rozejrzyjmy się dookoła, czy nie moglibyśmy pomóc swoim ukochanym, może powinniśmy porozmawiać z kimś lub po prostu przy kimś być. Afirmacja na marzec dla Was. Nigdy nie jesteśmy sami. Nasz anioł stróż jest z nami teraz, więc czujmy się bezpiecznie i dobrze. Kochani, no jakaż lepsza karta mogła wyjść na marzec w sytuacji, którą mamy obecnie. Tutaj no nie ma, naprawdę nawet nie czuję potrzeby, żeby coś dopowiadać. To jest po prostu jasne. Czujmy się bezpiecznie. Drogie strzelce, piękne energie przy Was. Piękne energie przy Was. Zobaczmy, co pokaże tarot. Co dla naszych kochanych strzelców na marzec 2022 roku. Jakie energie, jakie potencjały. Oczywiście, kochani, ja tak mówię, jakie energie, jakie potencjały, bo karty pokazują pewne możliwości, które można wykorzystać. Można też je zignorować. To każdy, to jeszcze to są czytania ogólne, każdy może zrobić z tym, co chce, prawda? Więc można z nich skorzystać, można zwrócić na to uwagę, można nie zwrócić na to uwagi. To są pewne energie, potencjały. To nie jest jakaś wyrocznia na 100% i tak dalej. Zwłaszcza, że to są czytania ogólne. Ok, no to zobaczmy, co dla naszych kochanych strzelców, dla naszych wspaniałych strzelców słonecznych, ale też osób, które w znaku strzelca mają ascendent, księżyc, Marsa lub Wenus, też warto, żeby sobie posłuchały, obejrzały to czytanie. Strzelec, marzec 2022 roku. Co dla Was? Jaka główna energia? Karta gwiazdy. Kolejna karta ochrony. Karta, główna karta w tym czytaniu, które robię, to jest w tej mojej takiej prywatnej, oryginalnej, autorskiej, w tym autorskim rozkładzie. To jest najważniejsza karta w całym rozkładzie. To, co ona mówi, już żadne inne karty nie są w stanie zmienić tak naprawdę. A karta gwiazdy mówi o tym, żeby przede wszystkim mieć wiarę, żeby czuć, że się jest zaopiekowanym, bo też jest to karta ochronna, więc potwierdza tym bardziej tę kartę,
A poza tym jest to karta spełniająca życzenia, więc zwróć uwagę, o czym myślisz, drogi strzelcu. Bo to, o czym będziesz myśleć, to, co będzie zajmowało ciebie, twój umysł i twoje serce, będzie się spełniać. Więc pamiętaj, żeby skupiać się na pozytywach, na dobrych rzeczach, żeby też życzyć innym dobrze. To też jest tutaj bardzo ważna rzecz. Przeszłość. Król buław. Przyszłość. Kapłan. Co będzie pomagać? Siedem mieczy. Co może przeszkadzać? Karta diabła. Wpływy zewnętrzne. Cesarzowa. No, jest Matka Ziemia. Wpływy ukryte. Dziewięć kielichów. Oczekiwania lub obawy. As denarów. I rezultat. Albo rada. Paść denarów. Bardzo dobre karty, kochani. Szóstka kielichów z przełożenia. I już mówię. Kochani, ja to czytanie robię w niedzielę, więc jest już 6 marca. Niestety nie byłam w stanie wcześniej zrobić tych czytań. Wiele rzeczy się na to złożyło. Ale też te czytania, ostatnie trzy czytania, które będę robiła, czyli właśnie Strzelec, Koziorożec i Wodnik, też będę się starała patrzeć mimo wszystko na tę sytuację, która obecnie się dzieje, więc ten król buław, który pokazuje się w przeszłości, to dla jednych może być wasz jakiś partner, a dla innych ktoś, kto idzie za swoją wolą, czyli też ta energia, która obecnie się dzieje, ktoś, kto chce spełnić swoją wolę. Nie chcę używać tej nazwiska konkretnego, ale pewnie wiecie, o kogo chodzi. Więc może tutaj o to chodzić, że pewne sytuacje już się tutaj zaczęły. Król buław, oczywiście to też jest wasz król, prawda? Bo to jest król ognia, król waszego, można powiedzieć, znaczy waszego zodiaku po prostu, trygonu ognistego. Ale król buław jako energia przeszłości też będzie wskazywać na to, że pewne rzeczy, pewne pragnienia już znalazły początek i teraz będziecie to realizować, teraz będziecie chcieć to zrealizować. Jeżeli tutaj nie będzie chodziło o jakąś inną osobę w waszym życiu, ważną dla was, też być może kogoś z trygonu ognistego, to król buław będzie też oznaczał, że macie plany i chcecie je realizować, że już jakaś energia została rozpoczęta. Karta przyszłości, karta kapłana. Kapłan mówi, będzie tak, jak niebiosa będą chciały. To jest karta, no, wpływ sił wyższych na nasze życie. Że pewne rzeczy się po prostu dzieją tak, jak mają się zadziać. Po to, żeby właśnie działać z jak najwyższym dobrem dla nas, dla naszego rozwoju i w ogóle. Ale też karta kapłana będzie tutaj mówiła o takim wyższym zrozumieniu. Może też mówić o potrzebie kontaktu z osobami, które są, które już tak jakby więcej wiedzą. I to w codziennym życiu może się to przekładać na różne takie osoby związane z funkcjami publicznymi lub funkcjami społecznymi albo duchowymi. Więc może to być, u niektórych to może być jakiś rektor, nauczyciel, jakiś pracodawca, ale to już w takiej jakiejś bardziej hierarchicznej, bo tu mamy schodki, prawda, jakiejś takiej instytucji. No i oczywiście też może być nauczyciel duchowy, jakiś guru, kapłan. No to jest w końcu karta kapłana, więc też może tutaj chodzić o jakąś konkretną osobę. No, karta kapłana to jest energia byka, więc też może chodzić o jakąś osobę spod znaku byka w waszym życiu, ważną dla was, że ta osoba, ona może w marcu mieć duże znaczenie dla was. A biorąc pod uwagę energetykę tej karty, to karta przyszłości pokazuje, że będą was interesowały rzeczy wyższe, rzeczy, które to jest takie patrzenie właśnie, czy w duchowość, czy w sprawy takie poza doczesnością. I tego typu zainteresowania mogą się tak jakby zwiększać. Też kontakt, bo to jest też nawiązywanie kontaktu z tą wyższą jaźnią.
Tu mówię do osób, które się świadomie duchowo rozwijają. To może być dla Was w tym miesiącu bardzo dobry czas, żeby zrobić tak zwany skok kwantowy, jak to mówią. Więc też to może być na to bardzo dobry czas. Co będzie w tym wszystkim pomagać, kochani? No i tutaj mamy siódemkę mieczy. Karta siódemki mieczy jest kartą w pozytywie, patrzoną w pozytywie, tak jakby, bo to jest energia, co pomaga. Będzie odwoływać się do naszej mądrości, do też działania, do takiego sprytnego działania, że trzeba będzie pewne rzeczy tak ogarnąć, po cichutku, na spokojnie, żeby wyjść na swoje, żeby to, co chcecie, żeby się stało, żeby to, po co będziecie iść w marcu, to, co będzie dla Was się liczyło, żeby udało Wam się to jakoś poskładać, żeby udało się uzyskać. Z drugiej strony ta karta też jako karta rady w pewnym sensie no, na pozycji, co może pomagać, to też uwaga na różnego rodzaju oszustwa, że trzeba też umieć przejrzeć inne osoby pod kątem, czy one nie chcą czegoś po cichu zrobić Wam, prawda? Jakoś się, wiecie, od czegoś wymigać, czy coś, czy załatwić jakąś sprawę Waszym kosztem. Też na to po prostu trzeba uważać, bo tutaj jest pokazany fokus na to. Czyli Wy sami musicie być mądrzy i sprytni w marcu, żeby wyjść na swoje, ale też musicie widzieć, czy ktoś nie próbuje Waszym kosztem zrobić tego samego, prawda? Także to jest tak można powiedzieć, w dwie strony. Tutaj trzeba być bardzo uważnym, zwłaszcza, że po drugiej stronie, co może przeszkadzać, jest karta diabła. A karta diabła w negatywie jest no, nieprzyjemna, bo przynosi wszelkie nasze takie poczucie uwarunkowania, uwięzienia i takie... To jest bardzo duża dominacja umysłu, lęków i tak dalej, więc przed tym trzeba będzie zrobić jakiś odpowiedni unik. Może dlatego będzie potrzebna ta wyższa energia związana tutaj z kartą kapłana. I może będzie potrzebna jakaś konsultacja z kimś, porozmawianie z kimś, kto podniesie Was na wyższy wymiar, prawda? Waszą energię podniesie do góry. Ważne jest, żeby się nie poddawać niskim instynktom i ważne też, żeby nie próbować nikogo zdominować, bo tak przy tej karcie w negatywie może mogą być takie silne potrzeby kontrolowania innych różnymi sposobami, prawda, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa, żeby mieć poczucie też właśnie ogólnie takiej szerszej kontroli nad swoim życiem, czy nad sytuacją, o którą będzie chodziło, prawda. Z drugiej strony też jest to karta, która może wskazywać, że w Waszym otoczeniu może być taka osoba, prawda. I trzeba uważać, żeby nie dać się wziąć na smycz komuś. Więc to może być oczywiście zawodowo, to może być w związkach. Karta diabła też jest kartą koziorożca, więc może chodzić jakąś osobę spod znaku koziorożca, na którą po prostu trzeba będzie w tym miesiącu uważać, bo ona może próbować Wami gdzieś sterować. Więc też to są czytania ogólne, tutaj mówię różne możliwości, żeby jak najwięcej naświetlić sytuację. Wpływy zewnętrzne. Wspaniała energia cesarzowej. No tu energia Ziemi będzie wibrować bardzo pozytywnie dla nas tak naprawdę. Będzie, energia Ziemi będzie nas wspierać, także dobrze by było, kochani, żebyście w sytuacjach, w których będziecie czuć się tacy z takim zapotrzebowaniem energetycznym, dobrze jest pójść właśnie gdzieś w naturę, dobrze jest pójść pochodzić, poczuć Matkę Ziemię pod stopami, prawda? Zbliżać się do niej, podziękować, być wdzięcznym za to, że nas nosi i tak dalej. To taka pierwsza rzecz. Oczywiście karta cesarzowej może wskazywać dla jednych działanie, że ważną osobą w tym miesiącu może być matka, szefowa, małżonka, prawda, dla niektórych panów spod znaku strzelca, ktoś, kto jest na taką naszą partnerką. Oczywiście to jest czytanie ogólne, więc dla niektórych osób to też może być to, że ktoś w Was może widzieć właśnie taką osobę, może Wasz partner, na przykład u Pani. Ale to jest bardzo dobra karta, bo oznacza, że z zewnątrz będą przychodzić do Was dobre rzeczy,
będziecie dostawać, bo cesarzowa ona ma, ona dostaje, ona sama tworzy, jest tą kreatywnością, więc to będzie was wzbogacać. I to jest bardzo dobra karta, bo też ta karta oznacza, że będą przychodzić do was różnego rodzaju też i być może właśnie sprawy takie i finansowe, sprawy związane z dobrobytem, ze zdrowiem i tak dalej. Będzie do tego koniunktura, więc bardzo dobrze to tutaj oznacza. Obok tego mamy dziewiątkę kielichów na pozycji ukrytych wpływów i niespodzianek, więc kochani, nie martwcie się, że czegoś wam zabraknie. Tutaj wam niczego nie zabraknie. Dziewiątka kielichów też mówi o tym, to co czujesz, to czego pragniesz, przychodzi do ciebie. Więc też powtarzam sytuację, to co mówiłam przy gwieździe. Pamiętaj, żeby pilnować swoich myśli, żeby myśleć o pozytywnych rzeczach. Więc może mniej patrzenia w telewizor, a więcej chodzenia, wychodzenia właśnie do Matki Natury i podnoszenia swoich wibracji. Więc po to, żeby się tak spełniać. Tutaj wspaniale ta karta to przekazuje. To jest wyskoczenie poza materię, prawda? Ponad materię. To jest karta spełnienia, takiego wspaniałego, takiego zadowolenia z życia. Więc spodziewaj się lepszego. Spodziewaj się lepszego po prostu, drogi strzelcu. No i mamy dwie ostatnie karty. Karta oczekiwań lub obaw. No, to jest as denarów. Dla niektórych strzelców będzie to takie wyczekiwanie nowego początku, że jakieś problemy czy jakieś sytuacje niedobre się skończą i będzie ten nowy początek, gdzie to ziarenko będzie zasiane. Więc oczywiście też na przykład te strzelce, które oczekują, na przykład mają pragnienie zostać rodzicami i tak dalej, to też bardzo dobre karty dla was, bo i cesarzowa też mówi o płodności, karta gwiazdy mówi o spełnieniu życzeń, a as denarów przynosi zasianie ziarenka, więc też bardzo dobra karta. No i rezultat rada jest paść denarów, a paść denarów jest kartą nowego początku. Tu jest ten pęd, świeży pęd, który wyrasta i dzięki niemu może stworzyć się nowa rzecz, nowe drzewo, nowa energia, prawda? Więc karta nowego początku. Pazie to są te nowe początki, ale to są dopiero takie zaczątki, prawda? To jest dopiero ten moment, kiedy to nasionko przebije skorupkę i puszcza ten pęd, prawda? Więc co dalej z tym będzie? Będzie zależało od was, co wy z tym zrobicie. To może być nowy początek w związku, to może być nowa praca, to może być nowy sposób życia, przyjęcie nowej postawy dzięki zrozumieniu pewnych rzeczy, prawda? To może być nowa znajomość lub odnowienie znajomości po latach. Dlaczego o tym mówię? Bo też karta z przełożenia, przepraszam, to jest szóstka kielichów, a to jest karta, która właśnie bardzo często skłania nas do patrzenia w przeszłość. Trochę może czasami takiego melancholijnego, ale też człowiek sobie uświadamia, patrząc w przeszłość, kto jest kim, kto jest przyjacielem, prawda? Z kim warto się kontaktować, z kim nie. No i też mogą być wszelkiego rodzaju działania oparte na dawnych przyjaźniach, dawnych znajomościach, może być powrót kogoś też, jak najbardziej, może być powrót kogoś po długim czasie do kontaktu, do znajomości, więc jak najbardziej dobry czas. No i tak podsumowując całe czytanie, marzec dla was, drogie strzelce, będzie bardzo dobrym czasem. Przede wszystkim ważną rzeczą jest, żeby otwierać się na te takie, bym powiedziała, nowe, dobre rzeczy i myśleć pozytywnie, wyczekiwać spełnienia, wyczekiwać szczęścia, spełnienia tego szczęścia, tego przede wszystkim też mieć wiarę w to, że jest szansa, prawda, żeby to, co zamierzacie, że po prostu to się spełni, bo gwiazda to spełnienie obiecuje. Ważne też, żeby w tym wszystkim działać po cichu. Jeśli macie jakieś naprawdę wielkie plany, mówię to do strzelców, no bo nie wszystkie strzelce pewnie tak mają, ale niektóre mogą mieć jakieś projekty ważne, coś, jakąś rzecz przeprowadzają ważną. To też jeszcze tutaj dodam, żeby działać po cichu, bo 7 mieczy nie lubi rozgłosu, prawda?
Więc jeżeli chcesz też przeprowadzić jakąś ważną sprawę, uzyskać, dojść do sukcesu, to nie opowiadaj na tym na prawo, na lewo, tylko skup się na tym, co masz do zrobienia i bądź wdzięczny. I bądź wdzięczny też za to, co dostajesz. Bo tutaj naprawdę ten miesiąc może dać wam zupełnie taki wejście na zupełnie nowy level. Bo tu na szczycie całego rozkładu jest nowy początek. As denarów, paś denarów. To jest wejście na kolejną tak jakby planszę. Skok do góry. Ale skok do góry zawsze daje bycie znowu neofitą, prawda? Czyli bycie znowu kimś, kto dopiero zaczyna gdzieś na tym poziomie. Więc wtedy mogą być potrzebni właśnie nauczyciele, osoby wspierające i ta opieka anielska. Więc też w momentach, w których będziecie czuć się niepewnie, proście swoją górę, proście swoje wyższe ja, swoich aniołów, anioła stróża. Proście po prostu o wsparcie. Wystarczy wyrazić to takie pragnienie z serca, wypowiedzieć i dzieją się cuda. Tylko trzeba wierzyć. I tej wiary wam, kochane strzelce, życzę. Niech się wam spełni wszystko to, co najlepsze. Pozdrawiam was serdecznie i życzę cudownego marca. Do usłyszenia, kochani, w kolejnych czytaniach.